Czy z tego wszystkiego, o czym mówię i z tego wszystkiego, co robię, da się jakoś wyżyć? Bloger, vloger bezrobotny. Cześć. 36 odcinek vloga, 3 marca, 8:03. Czary mary, hokus pokus, znów Warszawa, miasto Krokus. Warszawa, ale nie Krokus, ale od suchara dobrze jest zacząć jakiś tydzień. Warszawa, konferencja for developers. Dzisiaj w hotelu nawet widok nie jest taki zły jak na Warszawę. Brudne okno co prawda, ale jest zieleń nieco. Jest nowy miesiąc, ba, nawet nowy kwartał. Dlatego też dzisiaj zrobimy sobie małe podsumowanie kwartału. Miałem taką tradycję na blogu w ubiegłym roku. W tym roku pewnie też to zrobię. A jako, że teraz mam kolejne medium, to zrobię o tym także w vloga. I zobaczymy, co można zrobić w tak krótkim czasie jak 3 miesiące. Sam jestem ciekaw. Ale zanim co do czego, siapada, mydełko fa. Zapowiada się suchy dzień, bardzo. Niedobrze, bo prowadzę dzisiaj podwójny panel dyskusyjny, a na takich panelach suchary się nie bardzo sprawdzają. Ale co zrobisz? W każdym razie hyc, o tam. No dobrze, zaczynamy. Zatem, najbardziej dumny jestem z jednej rzeczy konkretnej. Właściwie gdybym wracając teraz jutro z Warszawy wpadł pod tira, to byłoby moje takie dziedzictwo. Chodzi o konkurs Daj się poznać. Daj się poznać. Inicjatywa, którą wymyśliłem 7 lat temu i aż się dziwię, że ona się po prostu od tak sama wymyśliła, przyjęła się znakomicie. Jest to konkurs programistyczny, w którym wzięło udział prawie 1000 osób. 981, żeby być dokładnym. Właściwie nie tyle wzięło, co dalej bierze, bo konkurs zaczął się 1 marca i trwa do końca maja. Coś niesamowitego. Trzeba prowadzić bloga, trzeba prowadzić projekt open source, dzielić się swoim kodem. Konkurs dla każdego. I zaawansowanych programistów, i nowicjuszy dają ludzie się poznać. Piękna sprawa. Druga rzecz w ciągu kwartału zrealizowana to ty i wy, i ja i my wszyscy w tej pięknej różowej kuli, czyli ten vlog. 36 odcinek, mamy dopiero kwiecień. Nie wiem jak to się stało, po prostu bardzo mi się zachciało, o czym mówiłem zresztą w jednym z ostatnich odcinków i obudziłem się i zrobiłem. I tak się kręci nadal. Świetne. Nieplanowane, akurat konkretnie na ten kwartał, ale wychodzi i jestem z tego bardzo zadowolony. Co nie? Prawie od samego początku mojego informatycznego wszechświata, czyli od roku 2008, taką rzeczą definiującą mnie, można powiedzieć, jest blog devstyle.pl. Miał różne nazwy po drodze, miał różne wyglądy po drodze. Teraz nazywa się DevStyle i ma wygląd, który mi się najbardziej podoba jak na razie. Udało mi się napisać w ciągu kwartału 33 posty. Znaczy nie tyle pisać, co opublikować, bo nie wszystkie są moje. 33 posty w 3 miesiące. Wyjdzie 100 rocznie. Jak ta średnia się utrzyma? Bardzo fajnie. To się rozkładało różnie. W marcu mało, bo byłem zajęty bardzo, bardzo. W lutym dużo. W styczniu sporo. Do przodu. Z blogiem od prawie 3 lat bardzo mocno powiązany jest podcast. Programistyczny. DevTalk. Programistyczny głos w twoim domu. Opublikowałem, o to akurat odcinek z dzisiaj, więc się nie liczy, bo nie wpada ten kwartał. Opublikowałem... Pach, pach, pach. Pach, 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 pach. Opublikowałem, tak jak staram się zawsze robić, 6 odcinków, czyli 2 w miesiącu. Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. W temacie podcasta nie można też pominąć DevTalk. DevTalk Trio z Andrzejem Krzywdą i Sławkiem Sobutką. Nagraliśmy to. Nagraliśmy 11 odcinków podcasta wspólnie. Co prawda podcast jeszcze nie jest zmontowany ani opublikowany, ale jest nagrany, a to najważniejsze. Dodatkowo zrobiliśmy na YouTubie sesję Q&A i na Facebooku. Zostało to obejrzane na razie już wiele razy. To też bardzo mi się podoba, że udało się to zrobić.
że to zrobiliśmy, nie że się udało, że usiedliśmy i to zrobiliśmy. Propsy dla nas. Zostałem też poproszony, to właściwie nawet dla mnie zaszczyt, o zorganizowanie dwóch ścieżek na konferencji For Developers, na której teraz jesteśmy. For Developers. To konferencja z długimi tradycjami, na bardzo dużą skalę. Tu jest ponad 1000 osób, ponad setka prelegentów, 15 chyba ścieżek naraz i dwie z tych ścieżek ja organizuję, ścieżka .NET 1 i .NET 2. Szczerze mówiąc, zapomniałem swoją prezentację tam wrzucić, więc dzisiaj nie jestem prelegentem. Ale tak, to było fajne. Zdecydować, co będą oglądali ludzie dziś, tu. I właśnie teraz zrobimy sobie przerwę, bo konferencja zaczyna się za 3 minuty, a ja jestem tu z wami i rozmawiam zamiast tam pójść. Nawet jeszcze śniadania nie jadłem, więc lecimy. Może uda się nagrać rejestrację, a raczej kolejkę do niej, bo czasami tutaj stoi w kolejce tyle osób, że aż przez cały hotel się wąż kolejki zawija. Idziemy! Bardzo ładnie, bardzo miło. Takiego śniadanka, na żywo robiona jajeczniczka przez pana, to dawno nie widziałem w hotelu. Albo nawet nigdy! Elegancko. Spotkało się znajomych na śniadaniu, bardzo fajnie. Na konferencjach dobre jest to, że można spotkać ludzi, których się nie spotyka na co dzień, bo mieszkają nie wiadomo gdzie. Daleko. I właśnie, konferencje dalej. O czym mogliście posłuchać tutaj niedawno, to, że zorganizowałem także ścieżkę DevTalk Deep Dive na konferencji Warszawskie Dni Informatyki, gdzie wystąpiło trzech gości mojego podcasta. Mirek Brunejko, Arek Benedykt i Jarek Pałka. Bardzo mi się podobała taka inicjatywa i być może zrobię coś takiego nawet większego kiedyś. Z konferencjami wiąże się jeszcze jedna rzecz, niezwiązana z organizacją czegokolwiek, czyli... Cześć! Nazywam się Maciej Aniserowicz i przyjechałem do Was z Białegostoku. Czyli występowanie na konferencjach i na meetupach, na grupach programistycznych. Na stronie devstyle.pl/speaker można zobaczyć listę moich wystąpień. Trochę tego się już nazbierało. W tym kwartale udało się wystąpić 8 razy w 5 miastach. Dobry wynik, nawet trochę za dużo. Już mam zaproszenia nawet na listopad w tym roku, więc zapowiada się, że reszta roku także będzie ciekawa pod tym względem. Do zobaczenia kiedyś gdzieś. Od ponad roku chciałem wydać jakiegoś własnego e-booka, jakąś mikroksiążeczkę i pewnego razu wstałem z myślą, zrobię to dziś. Bez planowania większego po prostu wstałem i zrobiłem. I można sobie kliknąć gdziekolwiek w jakimś poście na moim blogu na coś takiego jak CQRS pragmatycznie. 20 czy 30 stronicowa mini książka. Taki właściwie e-booczek o CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation. Podobno dobre, tak mówią ludzie. Podobno dobre, bo napisałem to. Nie pisałbym, gdyby było słabe. Odhaczone, zrobione. Jakiś tam szlak przetarty na robienie tego w większym zakresie. I git. Pierwsza prezentacja się zakończyła. Pierwszy slot na For Developers jest 9:50. Czas pójść na jakąś inną prezentację i pospotykać jeszcze ludzi. Internet tutaj jest tak beznadziejny, że nawet się strona zwykła nie ładuje. Ciekawe, jak to będzie z uploadem vloga. Ale to nie dziwne, jak ponad 1000 programistów się rzuciło na Wi-Fi, nie? I już... Witał się z gąską, gdy się okazało, że zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mam dzisiaj w ciągu dnia korpo spotkanie jedno w dużej firmie i mam tam przedstawić siebie jako osobę, z którą warto robić jakieś biznesy. Więc muszę przygotować prezentację na swój temat o tym, co robię i dlaczego to jest fajne. Press Corner będzie wywiad.
Jesteśmy na For Developers, nie? Mówiłem, że można spotkać ludzi fajnych. Jest Piotrek. No. Zwycięzca daje się poznać 2016. I Patryk, 2017 Siema. Uczestnik. Robił na YouTubie kurs. Spotkaliśmy Karola, widza vloga, siema. Cześć. Pokazałem, jak wyglądają sale wykładowe. Takich sal jest w tym samym czasie chyba 15 czy 16. Po prostu jest tłum. Jakby tu wybuchła bomba, to by polskie IT siadło. Teraz czas na biznesy. Jedziemy do... W sumie nie wiem gdzie, zaraz Google mi powie. Szkoda, bo jest fajnie, ale trzeba. Nie ufam temu miastu, więc byłem prawie pół godziny przed czasem, ale lepiej w tę stronę niż w drugą. Więc co się jeszcze udało zrobić, to nie tyle ja, co właściwie wy. Urosła mi strasznie lista mailingowa przez ten pierwszy kwartał. Przyszło mi tam, doszło chyba 1500 osób, więc dużo. To dzięki temu PDF-owi SQRS. I druga sprawa, na Facebooku pękło 10 tysięcy fanów. Jak ktoś jeszcze nie kliknął kciuczka na devstyle.pl Facebook, to zachęcam do tego. A dlaczego? Nie wiem w sumie, dlaczego się klika te kciuki, no bo tak. Dobrze, biznesy zakończone, wracamy na konfę. Na jednej konferencji tydzień temu przedstawiłem się jako bloger, vloger bezrobotny, a się może okazuje, że jednak całkiem niezły ze mnie przedsiębiorca online'owy. Elegancko. Więc wracając do podsumowania, w tym kwartale udało mi się przeprowadzić jedno szkolenie, to jest poniżej średniej takiej normalnej, ale do tego będę dążył, żeby liczbę szkoleń zminimalizować. To nie bez znaczenia, w ciągu tych 3 miesięcy podjąłem także pracę. Co prawda tylko na 1/5 etatu i nie jestem w stanie powiedzieć na jak długo, no ale jednak w 1/5 jestem pracownikiem. Jedziemy. For Developers czeka. Rrrm. Udało się także wziąć tydzień urlopu, 4 dni, wolne od wszystkiego, jak dobrze. Bardzo fajna część tego kwartału to były 4 dni wolne od wszystkiego, o czym zresztą jeden odcinek jest, powinien tu się teraz pojawić, chociaż pewnie zapomnę go wstawić. Nie czuję, jak rymuję, słuchałem teraz Kalibra całą drogę, ja nie mogę. Czas na show. 2-godzinny panel dyskusyjny z ekspertami pod tegi. Maciej Aniserowicz, Opra, Ewa Drzyzga-Winfrey. Cześć. Witajcie na panelu dyskusyjnym. Jezuszku, słuchajcie, jaki ciężki, ale jaki fajny dzień. Panel dyskusyjny udał się o tak. 2 godziny bardzo ciekawej zawartości. Było nagrywane, więc pewnie będzie można obejrzeć online. Bo w sumie po co miałoby być nagrywane innego? Została nam jeszcze jedna kwestia do poruszenia, jeśli chodzi o ten kwartał miniony. Otóż udało mi się uporządkować finanse za pomocą książki Finansowy Ninja. Pojawia się jeszcze pytanie, czy z tego wszystkiego, o czym mówię i z tego wszystkiego, co robię, da się jakoś wyżyć. Bloger, vloger bezrobotny. I nie wiem w sumie, dokąd to doprowadzi, ale już od jakiegoś czasu na blogu stosuję transparentność, pod tym względem również, więc na YouTubie nie będzie inaczej. Przez ten kwartał udało się zarobić prawie 100 tysięcy, więc bardzo ładnie. Właściwie przez 2 miesiące, bo w ciągu stycznia zarobiłem 500 zł. Jestem zadowolony. No i git. Jeden kwartał się skończył, drugi się zaczyna i pojawia się pytanie, co ty zrobisz w ciągu nadchodzącego kwartału? Zastanów się. U mnie było dobrze. I nadal będzie dobrze, no bo jak inaczej. Życzę tego samego. Jutro wracam do Białegostoku i dobrze. Więc do jutra. Bye, bye.